tutaj Agata, turpolka w Turcji. No kochani, w takim miejscu to ja się nie spodziewałam, że będę vloga kręciła. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt ofiarowania w Turcji, czyli no, na pewno zanim ten vlog zmontuję i go wrzucę na kanał, to chwilka minie, więc jest to chyba 17 czerwca, niedziela, tak to powiem dokładnie. Kto mnie od lat obserwuje, to wie, że nie specjalnie przypadam ze świętem ofiarowania, a w związku z tym staram się spędzać je poza Alanią. Nawet jeśli w Turcji, to poza Alanią. I w tym roku wymyśliłam sobie, że zabiorę dzieci, ja i moje dzieci, pojedziemy na taki obóz rodzinny, aile campy to się nazywa. I w Turcji od jakiegoś czasu te aile campy są bardzo popularne. Tak widzę, że coraz więcej się ofert pojawia. Wybraliśmy ofertę w miejscowości Finike, właściwie nieopodal, w malutkiej wiosce. Wszystko Wam pokażę. Tutaj akurat nasz kamp to jest 5-12 lat, ale moje dziecko młodsze ma 3,5 roku i też się świetnie odnalazło tutaj. Są zorganizowane zajęcia dla dzieci, jest zakwaterowanie w bungalowach, bardzo kameralne i wycieczki. I w ramach jednej z wycieczek, dzisiaj jesteśmy dopiero drugi dzień, wczoraj dopiero było powitanie i dzisiaj śniadanie, potem były zajęcia na terenie ośrodka, takie tam jakieś piosenki i tak dalej, gdzie rodzice nie mieli wstępu, to dzieci same z nauczycielami się bawiły. To jest dosłownie, nie wiem, 10 czy 12 dzieci i dwójka nauczycielek. Po obiedzie przyjechaliśmy sobie tutaj na bardzo fajną plażę nieopodal Finike, gdzie teraz jest czas na kąpanie i plażowanie. Jest totalnie inaczej niż w Alanii, ja to wiem, bo ja tu zdarzało mi się tutaj bywać w okolicach Fethiye, Finike, gdzieś na jakichś takich krótkich wypadach, ale odkąd mam dzieci, no nie byłam tutaj i bardzo się cieszę. Woda jest po prostu aż lepiąca, taka słona. Jest bardzo, bardzo czysta, ale też bardzo kamienista, więc cieszę się, że kupiłam sobie, zaraz pokażę, buty do wody, bo bez tego to tutaj byłaby masakra. No nie dałoby się po prostu zrobić kroku, bardzo by to bolało. Próbowałam przed chwilą, więc wiem, co mówię. 4 noce jesteśmy, więc w sumie 5 dni. No cieszę się bardzo, że tutaj trafiłam. Z takich ciekawostek to ta plaża jest pod opieką Urzędu Miasta Finike. W związku z czym tutaj trzeba zapłacić bilet wstępu, ale już leżaki, jakby to przykrycie jest w cenie. Jest też taki bar, gdzie, ponieważ jest to Urząd Miasta, no myślę, że nie ma raczej alkoholu. Bo tutaj jest normalna droga, która prowadzi do Fethiye, jakby Antalya Fethiye, ta droga wzdłuż morza. I tyle, jakby nie ma tu nic w okolicy. Totalnie nic, jedna wielka pustka, więc przyjeżdża się tu po prostu specjalnie na plażę. To jest takie fajne miejsce, gdzie można bez kontaktu z kamieniami wejść do wody, jak widać. Ufia. Jesteś dzielny. O Jezu, ale mamy drogę. Jesteśmy. Zawędrowaliśmy do antycznego miasta, jakich dużo tutaj w tym regionie, to była antyczna Licja i to miasto nazywa się Arkanda, jak ktoś każe hotel, ale tylko Arkanda Deluxe, to ja głównie tą nazwę znam z nazwy tego hotelu, chyba w Kurdżalaron się mieści. A to jest miejsce, z którego ten hotel bierze nazwę, Arkanda. Wow. Teraz idziemy szybko, tak? Teraz wracamy szybko. A na hotelu gdzie? Teraz idziemy do jeszcze jednego, do Libra. Do miasta, tam gdzie będzie się można wykąpać. I dobrze, potem do hotelu wrócimy, dobra? To była po prostu podłoga, wiesz? Jest odsłonięte. To jest ciekawe w takim miejscu, jak ktoś nie jest przyzwyczajony do tureckich miast antycznych, to się zdziwi, że tak, ani tu nie ma kas biletowych, a tu nie ma żadnej ochrony. Po tych samolotach można chodzić po prostu tak sobie, tak, tak, o, nikt tego nie pilnuje. A to dlatego, że naprawdę w Turcji jest taki ogrom, taki totalny ogrom ruin miast antycznych, że gdyby oni mieli nad wszystkimi się tak, że tak powiem, trząść za przeproszenie, to jakby dla nich to jest takie dobro, które on naprawdę w Turcji, na terenach Turcji jest na każdym rogu, a szczególnie tutaj właśnie w tym regionie. Bartusiu, poczekaj. Tam widać, tak jak teraz, że są pod ochroną, tutaj jakby pod przykryciem, odkrywane mozaiki. Ciągle oni coś odkrywają. To na przykład też w niektóre takie miejsca
ekipy archeologiczne. Z różnych krajów nawet świata przyjeżdżają studenci archeologii, po prostu sobie pracują na odkrywkach właśnie tutaj, a ciągle coś tu nowego wychodzi. To jest po prostu w Turcji niesamowite. No to teraz jesteśmy w takim miejscu, że to jest po prostu szał, nie? Antyczne miasto Limra, kolejne antyczne miasto, pół godziny od tamtego, od tej Arykandy, już bliżej samego Fenike, gdzie jest po prostu, rzeka przepływa na terenie ruin. To jest po prostu rewelacja. Te ludzie skaczą normalnie do wody, zero kontroli, tak jak wam mówiłam poprzednio, jakby zero biletów wstępu, barierek, totalnie zero BAP. Lecę mi w DJ-u? Wow, no to czekaj, tu wchodzimy. Zimna. Zimna, ale fajna. To są normalnie fundamenty antycznego miasta. Po prostu to jest niesamowite. Ale tylko w takich butach, bo inaczej to się po prostu nie da. I jest. Coś po prostu nieprawdopodobnego. Jeszcze teraz tak... Tam jest normalnie ruiny tego miasta antycznego. Ciąg dalszy. To są wszystko chyba efekty po trzęsieniach ziemi. Nie znam historii tych miast, przyznam szczerze. Bez bicia. Ale... Tutaj jest teren generalnie sejsmiczny, jak wiecie, większość Turcji. Bardzo dużo miast właśnie znajdowało się pod ziemią z tego powodu. Albo pod ziemią, albo pod wodą, jak się okazuje. Moje dziecko się wykąpało tutaj. Nie, po prostu jest taki dzień, że to jest szok. Po prostu bosko. Bajka, bajka. Jest, wyszło. Normalnie mam czerwoną skórę, mam, wiesz? Pokaż! Nie, tu, na nogach. Od tej zimnej wody. No, uważaj, dajesz, Arda. Chodzisz. Uhu! Od razu wychodzi. Teraz widać, że jestem całkiem co tu zanurzona. Jest widać. Będę miała super pamiątkę dla potomności. A wszyscy wyszli z wody, to szybko jeszcze tylko jedno ujęcie, jak bez ludzi to wygląda. I tak wygląda to miasto poza basenem. Akurat o zachodzie słońca jest po prostu fantastycznie. Generalnie te wszystkie antyczne miasta, tak o tej porze dnia, albo rano wcześniej, albo wieczorem, one nabierają takiego mega uroku. Dzień dobry. A dzisiaj się udało trochę wyspać, ponieważ mam w pokoju bardzo duży bałagan. To wam na razie pokoju nie... O, balkon też mam bałagan, ale chociaż wam pokażę widok z balkonu. Przyjechaliśmy na miejsce naszego pikniku i kąpieli leśnej, Orman Banyosu. To chyba w Polsce też jest teraz popularny termin, że się jest w środku lasu i się zażywa kąpieli leśnej. I jesteśmy na wysokości 1600-1700 nawet metrów nad poziomem morza, więc wow, prawie godzinę tutaj jechaliśmy z wybrzeża. Już tak wszyscy, tak, aż w końcu nasz minibus nie dojechał po prostu tutaj, tylko przysiedliśmy się na auta i tak jakby część osób poszła pieszo, część osób samochodami, bo wręcz jest taka droga, że nie da się minibusem wjechać. Jest zupełnie inne powietrze, jest i pełno kup krowich. Tanrı'nın da tabi sonsuz şeyi içerisinde hepsi birbirle bir bütün aslında. Ten pan, który prowadzi hotel, w którym jesteśmy, to jest w ogóle taki bardzo, bym powiedziała, eko-hotel. I w ogóle całe Fenike ponoć jest na liście miast tych Cita Slow, czyli tej międzynarodowej liście miast, które żyją w wolnym trybie.
I powiem wam szczerze, że naprawdę tu czuć ich podejściu i on tutaj zrobił nam taki wykład na temat lasu. Teraz dzieci dostały takie zadanie, że muszą znaleźć jakieś tam elementy leśne tutaj, fajne. Kakapuś i cinekujmuś. Ojejku, no okej. Póki nie ma głośnej muzyki w tle, to się szybko nagram, że jesteśmy teraz na takiej plaży kolejnej dzisiaj po powrocie z gór, plaży Chol, czyli jakiejś, właśnie nie wiem co to znaczy, czy to znaczy, że kamienista, mam nadzieję, że ta plaża znaczy, że to jest kamienista plaża, bo po prostu są takie kamloty, że nie da się tutaj funkcjonować i jest to bardzo kiepskie miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. Ponieważ to nie jest infrastruktura Urzędu Miasta, to sprzedają tu piwo. Sprzedają tu piwo. Takie totalne miejsce przy drodze. Tam jest normalnie szosa. Tu jest tunel, tu się wyjeżdża na parki. Tu jest plaża i to wszystko. Jak to sobie na te patrzę plaże, to owszem one są bardzo ładne, dlatego że są, że są same kamienie. A ponieważ są kamienie, to ta woda nie jest mulista jak gdyby. Jest taka mega, mega przejrzysta i błękitna. I to wygląda pięknie i to jest ten plus, że to jest taki bardzo malowniczy i fotogeniczny fotek. Do zachwycania się. Ale już jeżeli chodzi o praktyczność, no to chyba jednak wybieram naszą żwirkowo-piaszczystą plażę Kleopatry, która może nie jest tak imponująca, jeżeli chodzi o taką przejrzystość wody, ale przynajmniej łatwo tam się wykąpać. Tak to kamloty. No wejdź, wejdź. No wejdź dalej. No i właśnie teraz jesteśmy na ostatnim naszym dniu pobytu. Siedliśmy sobie na statek w okolicach Gavre i będziemy płynąć w rejs do Kekowy, do zatopionego miasta. Byłam już na tym rejsie chyba dwa razy, więc mniej więcej wiem czego się spodziewać. Jest bosko, będzie bosko. Pewnie jestem za tym, żeby sobie czasem oddalić się od Alanii, od tego betonowej naszej miejscowości i przyjechać w takie miejsce, gdzie jest tutaj totalnie naturalnie, gdzie jest kameralnie, gdzie te statki są małe, nie ma ich setki, tylko ich może z kilkadziesiąt. Zupełnie jest inny odbiór w ogóle Turcji i całej atmosfery tutaj, jak się jest w takim pięknym otoczeniu. No teraz ty skacz. No i tak sobie nam było upływa czas. Powiem naprawdę, że jestem zachwycona tymi rejsami tutaj, dlatego, że jest przyroda wokół, a nie hotele, że jest to wszystko takie naturalne. We'll be right back.
bajeczka, bajeczka, da da da. Baja. Baja, baja. Baja. Obiorę tą rybę. Ale super. Naprawdę wszystkim polecam tutaj tą okolicę, jakby tą zachodnią stronę województwa Antalii, tak to pięknie ujmę. Wschód to jest Alania Side, a zachód to jest od Kemer dalej, czyli właśnie Finike. No naprawdę bajka. Cudownie, to moje dziecko. Arda skacze. No, 3, 2, 1. Jak to zimno. Dzisiaj ostatni dzień, już się wszyscy żegnamy, wyjeżdżamy. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda nasz hotel teraz w całości. To jest hotel, który jest naprawdę wyjątkowy. Taki bardzo schowany, na wsi. Pośrodku niczego, a właściwie pośrodku drzewek pomarańczowych, drzewek cytrusowych, oliwkowych i różnych innych. Tak nas wołałeś? Co to jest, kasyrga to? To jest kasyrga, się okazuje. Tam jest nasz pokój, tam. Tu się idzie do pokoi. Tu jest taki salon, gdzie można ćwiczyć jogę, albo tutaj były zajęcia dla naszych dzieci. A tutaj są takie bardzo fajne bungalowy. Każdy ma nazwę jakiegoś owocu lokalnego. Na przykład tutaj jest chyba kumkwat. A my idziemy dalej. Bardzo, bardzo fajny taki dziki klimat. Nawet tu raz widzieli, ale my nie widzieliśmy węża. Tutaj jest co? Cytrynka. I zobaczcie, wszędzie są te, to są bungalowy z widokiem na ogródek. A ten, w którym jesteśmy, jest z widokiem na rzeczkę. O, akurat jest u nas pani. Wszędzie są drzewka owocowe, cytrusowe, oliwki, kwiaty. Powiódziło się. Tutaj jest kolejny domek. Ojej, no to podnieś się. Ale gorąco, Jezus. Chodź, tutaj sobie usiądziemy w tym parku. Widzisz, tutaj jest park, Bartuś? Tu jest taki fajny park, gdzie można usiąść. I rzeka jest zaraz obok. Hotelik znajduje się zaraz przy samym miasteczku Finike, dosłownie jakby na, w obrzeżach tego miasta, miasteczka. A samo miasto, co też jest bardzo ciekawe, znajduje się na liście miast tak zwanych wolnych. I są na liście, tej światowej liście miast Città Slow, tak? To jest taka inicjatywa chyba z Włoch, we Włoszech się rozpoczęła i tylko Finike jest na tej liście miast wolnych chyba z tego, na pewno z tego regionu, nie wiem czy nie z całej Turcji. I to widać, chociaż miasto w ogóle nie widać, ani nie widać, żeby było jakieś tam bogate, ani jakieś luksusowe. Raczej takie bardzo proste i bardzo typowe tureckie miasteczko po prostu nad brzegiem morza, ale jest tu mnóstwo antycznych ruin. I faktycznie jakiś taki ma klimat, jakiś taki luzacki, mało supermarketów, więcej małych sklepików, bazarków bardziej w takim klimacie. A tutaj to, co jest fajne w tym hotelu, to to, że naprawdę mają, jakby zwracają uwagę na to, żeby to było wszystko tak blisko natury. Oprócz tego, że tutaj był organizowany ten nasz kamp, już ponoć po raz chyba 10, to jest dużo innych jakichś obozów jogowych, jakieś, nie wiem, po prostu ludzie takie tematyczne wyjazdy tutaj organizują. Jedzenie jest bardzo dobre i robione takie po prostu bardzo proste, tradycyjne przepisy, ale z najwyższej jakości składników. I jak gdzieś tam była kolacja, to właściciel nawet nam opowiadał o tych potrawach. I nie wiem, zwykła sałatka, ale mówił, że to dzisiaj zostało dopiero zerwane z naszego pola. Tutaj jest to z tego ogrodu, tutaj z tego drzewa i jakby wszystko to, co jest lokalne, tutaj używają. To jest świetne, naprawdę super. Jafia? Nie, on też pojechał już. Klik, klak. O, tu jest pokój z awokado. Na terenie hotelu jest mnóstwo kotów. Jest też piesek. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci. O,
tutaj jest budynek taki jakby wejściowy główny, restauracja, bar, kawiarenka, czy jakkolwiek to nazwać, nad brzegiem rzeki. O. To jest taka bardzo fajna zabawa dla dzieci. Tu trzeba włożyć jakiś jeden, najlepiej owoc w kształcie kulki, bo tak to wymyślili, że jakąś limonkę włożyli. I tu trzeba na zasadzie labiryntu. Gdzie to jest? No właśnie, można zebrać jakąś kulkę, ale malutką, nie? Prezentuj, jak robisz. Aha. Dajesz. Up. Ostrożnie. Bo to jest całkiem duże. O Jezu. Dobra, to jeszcze room tour, bo nie było. To pokażę wam, jak wygląda nasz pokój. Pokój z granatem, czyli nar od Asy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jest, dobra, teraz możesz śmigać do łazienki. Tutaj jest nasze łóżko. Tutaj jest łazienka. Łazienka jest w porządku. Przepraszam cię, kochanie. Tutaj jestem ja. Hello. Wszystko jest, że tak powiem, co jest potrzebne. Jeszcze pokażę oczywiście balkon. I taki jest balkon. Ups, weszłam w siatkę. Weszłam w siatkę. O, i tak wygląda nasz pokój. O zachodzie słońca. Nie wchodzę do toalety. No nie wchodzę do toalety, dobrze. Panie, sąsiedzi są daleko. Bariera dźwięku jest zielona, więc naprawdę jest mało słychać innych ludzi generalnie. Zobaczcie, pokażę coś fajnego wam. Tu jest ten basen, gdzie w ciągu dnia zawsze pływamy codziennie. Widać, jaka jest piękna mgła, która powstaje wieczorem. Kurczę, może słońce się akurat chowa, patrz. Jakie piękne tam słońce się chowa, widziałaś? Widać piękną mgłę, która powstaje, mgła, czy to para wodna bardziej, która wynika z różnicy temperatur, bo woda w rzece jest bardzo zimna, a powietrze jest bardzo ciepłe, jest ponad 30 stopni cały czas, teraz około 30. Więc codziennie widać taką mgiełkę, taką parę. Zaraz pojawi lepsze miejsce. O, tu mega widać. Tam, gdzie są te czerwone kwiaty, jest nasz pow... Zobacz, jak pięknie. Ale dużo much. No tak, muchy też latają. O, tutaj też widać. Tutaj też widać z tej strony. Wow, komary już mierzą. O Jezu, skończymy to kręcenie, bo żyją komary. Dobra, to tak pięknie w okolicznościach przyrody. Dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że było to dla was ciekawe. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.